So don't you think you got me up, yeah. I can't seem to deal with this. You try so hard to pull me on, babe. Pull me. Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale i dzisiaj niestety nie z ciągnika, ponieważ harmonogram dzisiejszego dnia zdecydowanie ułożył nam się inaczej i nie mogłybyśmy być dwa razy w Zamościu, aby po prostu wymienić samochód na ciągnik, więc postanowiłyśmy, że będziemy uczestniczyć w proteście samochodem, jak też inni kierowcy. Także witamy Was serdecznie z protestu w Zamościu. Jest to lokalizacja, która była najbliżej nas, ale jak słyszałam już rano w radiu i ogólnie, o dziwo, media nie milczały. Może dlatego, że dany protest odbył się, może to nie jest aktualne już, nie są to aktualne dane, ale w ponad 160 miejscach, także uważam, że w skali kraju rzeczywiście powinniśmy zostać zauważeni. I odnośnie samego problemu. Ten problem może się wydawać, że dotyczy tylko nas, rolników, bo to my jesteśmy producentami, to my na tym zarabiamy, ale to tak naprawdę nie chodzi tylko o nasze zarobki, abyśmy zostali docenieni, o to, żebyśmy produkowali żywność i otrzymywali za to godne wynagrodzenie. Chodzi o to również, abyście wy, konsumenci, mieli również żywność wysokiej jakości, polską żywność, która faktycznie pochodzi od rolnika, żeby Polska była krajem samowystarczającym. Jeżeli śledzicie social media, jeżeli śledzicie cokolwiek, to możecie już wiedzieć, że od dawna w rolnictwie nie dzieje się dobrze. Dla nas, na rolników, jest sporo restrykcyjnych norm nakładanych, ciągle jakieś nowe zapisy, teraz Zielony Ład. Dodatkowo problemy ze sprzedażą zboża, które odbywają się już, to nie jest problem, który nasilił się i spadł po prostu z nieba, jest to realny problem, z którym my musimy się już tak naprawdę utrzymywać drugi rok. Zaczęło się to wojną z Ukrainy, importem tego zboża, które oczywiście nie było dobrej jakości, dlatego też w sklepach otrzymujecie, musicie płacić za żywność, która tak naprawdę nie jest odpowiedniej jakości. Są różne problemy z tym związane. Ponadto tak naprawdę może się to wydawać, że my mamy tylko problem, ale uważam, że tak naprawdę możemy się, my Polacy, obudzić zdecydowanie za późno, ponieważ to nie dotyczy tylko nas, rolników, ale to dotyczy i też pozostałych grup społecznych, związanych z innymi pozostałymi zawodami, czy też jeżeli ktoś jest kosmetyczką, sprzątaczką, fryzjerem, mechanikiem, to dotyczy wszystkich, ponieważ wszyscy jedzą przysłowiowe bułeczki, chleb, także wszystkie produkty związane z nami, z rolnikami, więc moim zdaniem pozostałym grupom społeczeństwa również powinno zależeć na tym, aby polskie rolnictwo się utrzymało i żebyśmy my, rolnicy, mogli produkować żywność i tak naprawdę żyć również na odpowiednim poziomie. Dlaczego też strajki w innych pozostałych krajach wyglądają całkowicie inaczej? Dlaczego? To jest, uważam, bardzo dobre pytanie. Zauważcie, że to chyba akurat czytałam w jakimś artykule. W innych krajach społeczeństwo zdecydowanie bardziej popiera rolników. Na przykład w Niemczech, nie wiem, czy to są aktualne dane, w Niemczech protest rolników popiera około 60% społeczeństwa, innych po prostu grup społecznych niezwiązanych z rolnictwem. Czyli z racji tego, że tych rolników sama ilość, bo ich strajkuje nawet chyba do 100 tysięcy osób związanych właśnie z branżą rolniczą, to sama ilość strajkujących oraz ich popierających jest ogromna. Jeżeli byśmy my również, rolnicy, się w takiej dużej liczbie określili i zgromadzili, również moim zdaniem osiągnęlibyśmy więcej, bo ten problem, nawet mówiąc, nie dotyczy tylko samych rolników uprawiających warzywa czy też na przykład zboża, dotyczy również pozostałych, tych, którzy na przykład hodują zwierzęta.
ten problem nasila się stale, więc my, tak jak pozostałe kraje protestują, tak samo i my nie możemy pozostać w tyle. Musimy po prostu domagać się o swoje prawa, żeby po prostu nie było za późno. Dlatego też apeluję, abyście poparli nas rolników, nasze działania, bo problem jest realny, nasila się stale i jeżeli nie zauważycie tego, może być po prostu za późno. Inne kraje protestują, widzicie to, jak protestują. Rolnicy robią to, co mogą, ale jest nas wciąż za mało, aby po prostu nagłośnić daną sprawę, bo rolników w Polsce nie ma milionów. Z roku na rok gospodarstwa są likwidowane ze względu na opłacalność, na straty, ponieważ niektórzy rolnicy dokładają do swoich gospodarstw, do swoich działalności, a nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak jak każdy chodzi do pracy, pracuje określoną liczbę godzin po to, aby godnie żyć. Po to my, rolnicy, produkujemy, o to również walczymy, więc tutaj w dzisiejszym odcinku apeluję do Was, abyście poparli nas, rolników, bo razem możemy więcej. Także zobaczcie, jak wygląda protest u nas w Zamościu. See you when you came home, 'cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa-oh-oh-oh-oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa-oh-oh-oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up yet? Got me hooked though. Well, she pulling me in like a black hole, trapped in a grip and a key.